Mr. Adamo 15. Buraczany głos w internetach. Zapraszamy. Siemaneczko, z tej strony Mr. Adamo 15. Dzisiaj wraz z chłopaczkami, z Brączkiem i Mikim. Cześć. Pociśniemy Siemanko. Sobie. Ładnie. No, nie daliśmy się nawet przywitać. Przywitałeś. Co robimy. No. Przywitałeś się, najważniejsze. Ciśniemy sobie kampanię buraczaną. Oczywiście w tle będzie też Rafałek. Cześć. Lama. Ależ to. Przeciągnął to. Specjalnie to zrobił. Nie, bo to wiesz, takie napięcie, nie? Wtedy rozluźniasz zwieracze i bam. Napięcie. Grubo, dobra, my ciśniemy na pole. Ja z Brączusiem będę kopał, a Miki sobie będzie jeździł kulturalnie, że tak powiem. Przyczepą. Może ledwo zakręt wyrobiłeś. Powolutku jakoś trzeba było cisnąć, no cóż. Poczekaj na koniec podgrzewania, dobra, podgrzałem silnik, mogę jechać. Tak, podgrzewaj go i na pełnej. Daleko jedziemy? Tutaj, na trójeczkę. To blisko. Blisko, blisko. Adam, a spuściłeś mi ręczny? Nie gadaj. No. Dobra, to już idę. Czyli Brączkowi tak tylko, żeby mógł chociaż wjechać. Już ci spuszczam. A czemu nie jedziesz? Musiałem mu spuścić ręczny. No bo ktoś zapomniał, że ma ręczny w ciągniku. Już jadę spokojnie, lecimy na pełnej. Kurde, aż nie wierzę. O, Brączuś, wyłącz koguciki, już jesteś na polu. Czemu? Na polu nam koguty niepotrzebne. A ja lubię z kogutem jeździć. No, ja też. Powiem szczerze, że jakoś nie mam nic do kogutów, ale koguty na polu akurat pokazują, bynajmniej ostrzegają, że ma się dużo w zbiorniku i trzeba podjechać. A czemu już przed nagrywaniem raz dookoła objechałeś? Żeby było nam wygodniej. Pewnie specjalnie, pewnie realnie pojechał. Bardzo. Nie no, dobrze, w sumie ładnie z jego strony, że tak objechał. No, chciałem sprawdzić. Chcesz objechać dookoła, czy chcesz się przeciąć gdzieś? Nie, myślę, że naokoło, bo po prostu jak będę chciał się przeciąć, to Miki nie nadąży ten interes. A gdzie mogę odwozić, bo? Odwozić zaraz ci pokażę, ale najpierw to musisz... Ale jeszcze raz byśmy się w drugą stronę wyrobili, także. Ale nie jeździ dookoła, proszę cię, jedź normalnie. Jedź, Brączek. Płot wjechał, zobacz jak nierealnie. Patrz, nie zauważyłem tego płotka. Zoba, a u Brączka to mówisz, że ta leżówka była za wielka, a jak dobra, sam w płoty wjeżdża, to co, to nie jest płatek, to nie widać płatka żadnego, co ty gadasz z tego płotka? Adam, ty jesteś normalny, buraków się nie kopie dookoła. Ale w poprzek akurat poprzeczniak możesz. Spokojnie, Brączek, ja tu mam wszystko rozpykane. Na razie, to trzeba to wykminić. Zaraz będziesz wyciągał, że tak powiem, rurę swą. A nie, ja to już do końca. Nie wiem jakim cudem. Brączuś mi też wyciągniesz rurę. Powiedz mi Brączuś, ile ty masz w ogóle procent? 65. O ja pierdzie, co ty robisz z burakami? Czy ja powiem mi ktoś, ile jedziesz na godzinę? Zaraz 9. Ci powiem, bo na razie nie jadę. To czym wy kopiecie za 9 na godzinę? Takim glimną. Glimką. Czterorzędową. Jakie mijaki powolone, ja pierdzie. Miki, podjeżdżaj powoli. Ile masz? 9 na godzinę i 100%. Pięknie to zrobiłeś, Mikusiu. Odjechałeś w ostatniej chwili. A właśnie się bardzo tylko dziwię jednak, czemu Miki ten Brączek tak mało ma. No bo Brączek może nie bierze na całą szerokość. Nie? Może. Nie, w tamtą stronę brałem 3 rządki, wiesz? Aha, no i dlatego. No to wszystko jakby to jedzieć jest... Ile to ci wchodzi na ten zbiornik? Jeszcze 6 ton. Dobra, już możesz jechać. Malutko trochę, 6 ton. No. Troszeczku. Teraz Brączuś możesz się przeciąć, bo akurat wysypałeś to na jedną stronę, pojedziesz, co nie? Przez silnik. No dobra, dobra. A ja się ładnie prosto przetnę. Jo. Bo ty nie umiesz. Wiesz, jak chcesz, to się przecinaj przecież. Możesz mi też dać przeciąć się. To zależy od ciebie. Adam z takim tym, no przecież mi też możesz dać przeciąć. Przecież mnie to obojętne. Jak ci wygodnie. Nie możecie powiedzieć normalnie, nie wiem, wyruchać, zrobić, a nie tam przeciąć. No nie? Używamy takich miłych słów, że aż za bardzo, co nie? No nie, aż się tak słodko robi, o Boże. Ja aż ten dochodzi. No. Chałku, spokojnie, bez żadnych. Tutaj, a... Dobrze, a... O Jezu. A... Aż normalnie masaj zwariował. Zezwróć się. Oj, to się kamerowało? Tak, bynajmniej. Tak na pewno. To właśnie miało miejsce, że wszystko było słychać, każdy... Adam, ostatnio co tak często multiplayer wydajesz, a nie singla cały czas?
No bo jakoś akurat tak mam szansę nagrywać i to sobie nagrywam, tak? Oczywiście ostatnio singla nagrałem. Kiedy? Przedwczoraj. No trzeba się krzywo przeciąć. Bo... Co? No na początku to. No już ci powiem. Ciężko jest na początku, wiem. Jak się zbulwersował od razu, nie? Co to było? Łańcuch by pogryzł, matko. Łańcuchy. Łańcuchy dalej szczekają, a przecież poumierały. Dawaj, Miki. Co? Podjeżdżaj. Pojeżdżaj. Już? Potem do czekaj, bo mijaka zrobię przez Adama. Cię tam wymijakuj. Nie no, teraz powinno już być dobrze. Ja to nie ty, żeby na stecznym jechał spokojnie. Myślałem, że byś chciał jechać na stecznym, nie? Nie. Oj tam, Mikiemu też się należy. Nie, ja na wsteku jakoś bałbym się. Bałbyś się? Bałbym się. Nie, dlaczego? Nie, żartuję, ale wolę nie. Ja też motocyklami jeżdżę, to się boję na wstecznym. No. Na zawsze wstecznego nie używam. Bez skrytu, nie? No. Mam murzyn fotka, nie? Chyba w tą stronę bierze tak dziwnie ten grill. No. Ten pierwszy rządek jakoś trzeba tak uważnie patrzeć, że tak powiem. Brączku, nie sądzisz, że to była zła odmiana? Nie ten Grim, tylko te Grimme. Boże! Nie! Nie, Brączek, serio? Co się stało? Zapodawaj, Miki. Drzwi są zamknięte. Płuczka się zacięła. Łazienka jest zamknięta. Co się stało? Co się stało? Nie trąb tyle. Adam robi przestój. No robię, no bo czekam na majstera. Miki, teraz jako stoisz, iż gdyż ponieważ... Ja. Na razie to posłuchaj mnie. Jest na mapce takie coś jak bajwa napisane. Gdzie? Na mapce masz coś takiego jak bajwa napisane. Bajwa. I tam musisz jechać wysypać. Za stacją benzynową. Tak. Dasz radę. Ja już cisnę, a ty ile tam masz? Jesz. I o to chodzi. No, tym jak ja pewnie. Jedź, Miki, tam jeszcze wejdzie. No nie wiem, że ten zbiornik na pewno. Akurat jeszcze brączka. Smykniesz spokojnie. Fajne pole wybrałeś, co miałem tam. No ładne jest. Też przyznam szczerze, że podoba mi się. Nie, ogólnie ta mapa jest zarąbista. Fajne. A kto ci ją poleci? Oczywiście moje sprawdzanie map. Ja. Ty jak pierwszy raz zagrałeś, to powiedziałeś, że bardzo ładne. A no tak. A przed nie pewnie mówiłeś nic. Niech nie rób zdjęć. Bo? Niech mu się przyda. Na grupę wyda. Niku twojego nie będzie. O, zobacz. Rejestrację sam masz. No się Adama, nie twoje. Ja nie mam rejestracji. Adama nie stać. Po co mi rejestrować i płacić? Czemu, Miki, mi drogę zjechałeś? Nieprawda, chciałem ci cofnąć, żebyś mi rurkę wystawił. Rurkę? Wystaw. Wariactwo. Rozkładaj swoją rurę. Czekaj, bo kurde, burak jeden został. No Adam to umija takie. Ja nie zostałem, bo ja nie jestem Adam. Rozkładaj to. Tak dobrze. Brączuś to jest Brączuś. Adam to jest Adam. Miki to jest Miki. A Rafał to jest prezes. No i każdy dobrze wie, o co chodzi. Panie prezesie, SMS przyszedł. Niech wejdzie. Do kogo? Na pewno nie do mnie. Do mnie tylko T-Mobile SMS się wysiła, bo tak to mnie nikt nie kocha. O, jak smutno. No tata Boże, jeszcze. Pojechać prosto, zobacz co Adam zrobił po prawej. O Boże, jakie ten zęby. Oj, zębek wyszedł. A Miki odjeżdżaj, bo nie chcę zamykać i znowu. No poczekaj, bo on 3% brakuje mi, 2. 3, 2, 1, 0. No jedziemy sobie ładnie. Panie prezesie, przyjedzie pan na pole. Wsiadę. Czym chcesz? 30? Dobra, dzięki. Teraz jedziesz wysypać, tak? Tak. Dobra, ja sobie tutaj te mijaki zakto. Chociaż... Chłopy, wiecie, że wczoraj płakałem. Ojeju. I się wyschnie. Nie ma się wyjść. Ojeju. Ojej. Już pewnie nie żyją, kochane. Już nie żyją? Tak szybko? Bo to do Sokołowa powiedzieli, że już dzisiaj nad ranem to kaput będzie kopał. Już jak mam na saksą. I na czym ja teraz będę jeździł? Na koniu się boję, na kobicie nie do rady. Bo mnie żadna nie lubi. Smutne, to bardzo smutne. Na gołym będziesz ujeżdżał. Tak, goły tam ten wszyscy taki ogier, kurwa. Ach. Nie? To była taka. Z drugiego takiego. Normalnie pół godziny nic, godzina nic. Półtorej godziny już pytam jęknie on dalej chce, nie? Bo taki ogier. No.
O Boże, ja tu wszystko patrzę, co... ja tu patrzę jakieś pole, przy tym skupia taki pasek przez nos, no. To jest właśnie to, które tak brutalnie oskarżyłeś Brączka, że to on zrobił. Ej, weź się odczepić ode mnie, ja nic nie zrobiłem. Brączek, ale byś go chociaż prosto puścił. Ale o co wam chodzi? No puściłeś kombajn, aha. Przecież to ty zrobiłeś, idioto. Jak ja? Ale to jest najlepsze, ja to lubię. Ale... No, chyba cię coś boli. Nie będę mówił, kto tutaj wypominał Adamowi, że ciągle kombajny stoją na polach. Tak, a na końcu ja cały czas byłem na farmie, a ciebie nie było. No nieprawda, ja też byłem tylko z drugiej strony. No tak, Adam, nie rób zdjęć. Muszę, jeden się przyda. Że tak nie powiem, panie Brączku, zauważyłeś i nasłuchałeś się, że dźwięki podczas kopania są bardzo ładne? Masejka? Maseja? No, bo mi się podobają. No w pani dostaje, nie? No, ale ładnie. Bo go boli, nie? Boli. Dobra, jadziemiki, nareszcie jadziemiki. Dawa mi chlebie do mnie. Bajwę odwiedził. Miki. No jadę. Boli. Dawaj go. Ma ja się napiję w tym czasie. Wod 21, a pierdziele. Aha, Miki tam poszedł po... Dwa Adam się gorzoły napije. Napijmy się gorzoły. Jo, w Sylwestro to się tak napije, że będę żygł, a będę dalej pił. Serio? To fajne. Bo u nas to się po góralsku pije, a nie. Bo ja chłop z Mazur jestem, nie wiem czy ludzie wiedzą. Ja jestem chłop z Mazur. Ja z Mikiem do szkoły chodzę do Olsztyna. A ja? I na studia później idziemy, na rolnicze. A w Olsztynie są te studia rolnicze, nie? No, bardzo dobre treści. Porównywalne do SGGW. Bo kolega tam chodzi. Ja? No bo Kasper tam chodzi przecież z SGGW-em. A no może. To grubo. Miki ciśnie. Ja pójdę na studia i no zdą w tej klasie. I to się nadajesz. Co? Ja 4-0 średnie miał, jak się uczyłeś. W zerówce chyba. Jedziesz, Miki. Człowieku, w podstawówce to ja miałem 4-9, 4-8 cały czas. Ta! To się serio mówię. To przez gołego wszystko takie zmieniłeś. No, wiecie jak to jest, nie? No to jest to taki, no... To jest ta miłość, która wygrywa ponad wszystko. To jest taki osobnik płci męskiej. Niby goły, ja mówię na niego łogier. Goły, a naprawdę nie jest taki nagi, co nie? Wszystko co złe, to on. Pamiętajcie. Wiecie, tak. Nie, przez niego ja mam nieobecności. Wystarczy, że jest w szkole, nie? Wystarczy, że jest w szkole, kurczę. I już takim mam nienagannym człowiekiem. Ten jak kiece, nie mam pytań. Wiesz, ile? 50 zaraz. 50. Coś rowaj polecisz. Jeszcze w lizie trochę. Się ponudzę. Ja pobanujesz, nie? Nie, nie wychodzę z tego. Teraz pośpię. Nie no, coś ty nie będę manował. Nie będę taki. Grimus po Carlingus. Dokładnie. A gdzie w ogóle jest goły? Kokierlinguje. Gdzie jest Kokierlinguś? A ja nie wiem, gdzie to się szlaja, wiesz. No gadał, że się z jakimś chłopakiem spotykam. Uła. Znowu? No nie będę mu przeszkadzał, nie wypada. No jak ja z nim jestem w nocy, też do nas nikt nie dzwoni. To racja, to racja, nie? A jak? Jak ja byłem z Mikiem, no to Sofia ktoś dzwonił. A tak drugą, no i... powiem ci szczerze, że słabo się rozmawia przez telefon z chujem w tupie. Próbowałem, ale nie wychodzi. Ty, no, mam takie doznania, że nie wiem co mówić. Jesteś Bernard Burcz, nie? No. Poczekaj. Jak to było? To było, bo ja muszę przypomnieć, żeby tutaj spalić teraz. Budzisz się z chujem w dupie, co robisz? No co? No co robisz, Bernard, jak się budzisz z chujem w dupie w nocy? Idziesz spać dalej. No. Nie, w sumie nie. Ruchasz dalej. No. Nie, było takie coś innego, zapomniałem, nie bądź. Adam, ile? Niecałe 60 jeszcze. Ja do siebie sypię od ciebie. Chłopaki, naleję się tym burka, wypiję za wasze zdrowie, dobra? A jaki? Wygazowany? Jabłkowo brzoskwiniowy, niegazowany, sociek zdrowy. Sociek zdrowy. Jabłkowo brzoskwiniowy najsłodszy. Zaprawę robię pod Sylwestru. Nie, nie jest najsłodszy. A jaki jeszcze? Arbuzowy jest najsłodszy. No. Albo jeszcze ten z maliną jest jakiś. Nie, arbuzowy jest dobry. To jeszcze nie widziałem. Chyba dała to na wioskę, jeszcze nie dotarły takie smaki. Arbuzowej to nie.
Ładam analizę, tylko marchewiowy i jabłko mięta. Bajasz. Nie no, jabłko mięta to postawa, ale arbuzowego, no przyznaję się, jeszcze nie widziałem. Ładam. No, bynajmniej jakoś tak... W gimnazjum to już to było. Shake bananowy. Nie idę w tę sprawę. A wodę kolowo widziałeś? Jo, hopie. Wodę kolowo? A kule waniliowo żeś napili? Piotra i Pawła. Dobre to jest. Piotra i Pawła. Ale wiśniowa nie, też ale jest dobra. Nie, ale i tego, Garzyny. Nie, ja zawsze się zastanawiał, czy Piotr i Paweł, to zawsze piłem za zdrowie, jak żem kupił, za Piotra i Pawła. I powiem wam, wnerwili mnie, bo kurde, kupiłem kolę i butelkę musiałem oddać, bo ta waniliowa to trzeba oddać butelkę. Butelka zwrotna. No. A taka porysowana była, mówię, matko bosko, takie brudne, ja pił będę z nim. A później się dziwię, że jakieś syfy na mordzie wychodzą. Boże. No, tylko no, zdjęć na temat. Tak jest, no tak bywa, tak. Raz pęka serce, raz burak wykopany. Raz błona pęka, tylko raz. Śluzowa? Nie, dziewicza. Błona nie pęka. A skąd wiesz, że tylko raz? Kiedy kiedyś byłem dziewicem. Dziewicem? Dojebam teraz. Dojebałeś jak ja zęba w burakach. Jak ja zęba. O Boże. Miki tak fajnie powiedział tego, zęba dzisiaj. Utkwiło mi to w głowie. Ło, wow, Miki już pełna? No słuchaj, 33 to mam buraków na sobie. Och ty wariacie ty. Tylko nie kradnij po drodze. Nie, nie opłaca się. Na skupie mam swoich. Oni tam cię przeliczą. Ja mam swoich, a co mnie przeliczą? Czy dobrze przewozisz? Czy nie kradniesz tam po drodze? Wysypię drogę i tyle. Tak, a potem przyjedzie, złapie, porwie i taki będzie finał. Przepraszam bardzo. Gruźlica. Rafałku, czy pobukać cię po pleckach? Nie, ale w dupkę byś mógł. O mój Boże, to było naprawdę szczere do bólu. Jadę Masejem, opony asfaldrom, buraki jak zobaczą skup, przyczepy się zwalą. Jadzie buraki, jadą buraki, tak? I Bernacesia gra, wszystkie rozpierdala, na żarty mu się zebrało, o ha 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 ho. Okay. La la la, Bernat na kurwia. Zajebali go trzy razy, on nikogo ani raz, la la la. La la la. Piosenka się skończyła. Ależ pięknie to zaśpiewał po prostu. No bo weny nie dostałem, zwrotki nie składałem. Hej. Hej. Nawet mi jaka nie zrobiłem. Zgłoszę cię do złotego z naszej szkoły pobity. O kurde. A gówku, ja ostatnio robiłem cieku, że nagrywam rapsy na YouTube'a, żebyś pisał prezes Bernat, nie? Bez kitu, że nagrywam rapsy, mówię, dawaj ze mną studiu, mordo. Ja 1000 złotych płacę, nie? Mówię, mam kawałek taki, kurwa, zrobiony. Czeku, moje ciuchy teraz będę robił, nie? W hemp-shopach będą, we wszystkim, nie? To jest złoty. To się zeskam do loty. No, nie, to jest od nas taki raper, on nagrał muzykę, nie? No, on ogólnie jak śpiewał, tego nie rozumiałem. To było coś w stylu, I to było po polsku, to jest najdziwniejsze. Ty, a to podobno gdzieś na Facebooku gdzieś kiedyś było. No było, człowieku. Jak my w tej, w szatni byliśmy, nie? I to niego, dawaj złoty, ja ci beat zapuszczam, a ty dawaj, nie, masz ostry flow, nie? Ja tam, wiesz, ja sobie robię jakieś tam... Dawaj, do końca dojedziemy tutaj, co nie? Ty, ciekaw, czy ten film wyszedł. Ja myślę, że tak. Jakby odkopał? Brączek to... myślę, żeby to obejrzał. Ja bym odkopał, tak. Wasz padel cię zrozjeba. Taka tam. Trzeba by było na wykąp wejść. Wykop.pl. Nie, kom. Już myślałem, że mnie zabije gościu, nie? Jak tak to miał taką zwałę. Dobra, teraz ten turniej to już wygram. Idealnie się wyrobiłem, ty zobacz. Jo, perfekto. Ja już stoję 5 minut. Ja tu stoję. Co ty zrobiłeś? Pewnie pokopał sobie. Od tego stania nogi mi bolo. No pięknie to wygląda. Co, ty stoisz przed komputerem, czy co? No bo... No bo... Stoi mu przed komputerem. Tata mi zabrał krzesełko. Na taborecie byś usiadł. Nie wiem, chociaż no... Tata mnie zabrał krzesełko. Chociaż jak zabrał ci krzesełko, to chociaż pinek byś sobie jakiś przynieść, czy co? Czemu tak na... nasypałeś? Na czymś tam byś wykombinował. To. A tam wrócisz tu przyjazdem? Jo, na pewnie.
Ała, chłopaki, boli mnie. Przynajmniej będę się starał. Boli mnie. Poszukali mnie banda złodziei polskich. Jak tak można? 500 złotych renty. I teraz w nawiasie? Kurde, sobie w nawiasie. Za 35 lat pracy. Och, banda. Złodziei. Świnie tanie. Świat się kończy. Świat. Armadegon. Właśnie nigdy jak tanie świnie sprzedaje. No, powiem ci szczerze, panie Brączku, że 5 na raz nie złap. O ile poszły? 4,95 netto półbojowe. A Peklimar chciał mi dać 4,60. Och, a co ty nie? Takim się żart trzyma ostatnio, że ja pewnie. Głubo. Brączek tam jaku napierdę. No w tą stronę się zjechanie. No, przyznaję. Jeden został, trochę niewyliczone, tak trzeba. No dwa, przepraszam. Chodź się wysyp, bo Adam wróci. No tak myślę bynajmniej. Będę się starał, na razie mam 55. Będę się sypać w biegu. Jo. No bo w truchcie zobaczymy, co nam lepiej wyjdzie. Tak. Co będzie najlepsze, to się wtedy ogarnie, no. Więc... 6-9, więc... Brąż, tylko nie wyjeżdżaj na gospodarkę, jakbyś mógł. Czemu? Bo cię proszę bardzo, Miki. Posuń dupala swego. O co ci chodzi? Jadź mnie stąd, no. No przecież dobrze jest. Pewnie, no ja będę się tutaj gnieździł z tobą, bo staniesz mi na nawrocie. Na pewno miłe. Patrz, będzie specjalnie tutaj, kurde, bajerował. Ja więcej razy się nakręcił tylko. Jeszcze to jeszcze? Wjadź mi pod kola tam. Nie, bo przywalę ci tam. No to jak przyjedziesz kawałek dalej, to o tak sfery. No udało ci się. No, 80%. No, do końca ciśniemy. Do końca. Końcóweczka i ogień. No ależ to było piękne, piękny odcinek, bardzo fajny. 23 minuty. Nie no, żyć nie umierać. Serio tak długo? Jo, nawet nie spodziewałem się, że... Ale poletko skończone, najważniejsze. W następnym odcinku może jakieś siano kłaski. Ja pierdolę, nie trafić kosą z gościa trzy razy. Liczę, że to nie ty, Rafał, miałeś takiego fejla. Nie, taki nie, prezes. W ogóle. Taki prezesik, dobry. Panie Mikusiu... To jest twój wysyp, Mikusiu. Co jest? Możesz uciec. Podjać. Bezpiecznie. Pod tą rurę. Dobra, uciek. Już. Dobra, ja ci zjeżdżał, bo już miał tylko 15 bro. Jo. Właśnie do tego mówię, żeby wręcz nie spróbował, ale tam podjedziemy w tamtą stronę, bo tam dobra. Ładniejsze efekty. Pięknie. Spytam pięknie. A jak? Miejki na światła, na kogutach, oczywiście, jak zwykle. Oj, spalił coś. A ty nagrałeś już, czy nie? Już kończymy w tym momencie. Więc oczywiście jak zawsze łapkujcie, subujcie, komentujcie, wpadajcie do chłopaczku, oczywiście też wpadajcie do naszego prezesika kochanego, który tam kosą nie trafia, co nie? No i to by było na tyle. Mam reklamę, o Jezu! Tyle radości, to nie? Tyle wygrać. No więc trzymajcie się, do następnego. Cześć! Cześć! Na razie. Lama.